Berek, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Zastanawiam się, jak mam, kurczę, wiecie co, trzymać tą kamerkę. Tak się zaczęłam zastanawiać, żebyście Wy nie mieli odbicia tego lustrzanego, ale to wtedy musiałabym nagrywać z drugiej strony, nie? No, ale z drugiej strony nie mam jak nagrywać. Witam się z Wami, z moją poranną kawą, w moim super ekstra nowym kubku, to już moja druga kawa. Tak, moja druga kawa. Pójdźmy teraz do stajenki. Nie, no żartuję. Pójdźmy teraz, słuchajcie, do... Idziemy tutaj do pokoju, gdyż... O, no, co tam widać w tle? Półkę nieprzywieszoną. Światło straszne, ale nie mogę zasłonić, bo niestety to są takie te. Więc na razie jakoś może tak z Wami chwilkę pogadam. Zasiadam właśnie, albo może tu jakoś. Zasiadam właśnie, słuchajcie, do sprzętu. Będę sprawdzać, będę właśnie sprawdzać, słuchajcie, moją pocztę, mojego maila, będę odpowiadać i dzisiaj w tym właśnie dzisiejszym vlogu, właśnie filmik w ogóle Wam ustawiłam już do oglądania, mam do nagrania Wam jeszcze dwa filmiki, muszę Wam nagrać nową współpracę z Capri, czyli stroje kąpielowe. Trochę kończy mi się właśnie okres, kończą mi się dni kobiece, więc może trochę mi tego brzucha zejdzie i jako tako to będzie wyglądało. Słuchajcie, może wejdę w jakiś kostium. Jeżeli nie będę mogła się pokazać od pasa w dół, to pokażę się od pasa w górę. No i co? I, no i z Shein, ale z Shein to Wam dopiero pokażę. Ten filmik ukaże się dopiero chyba koło 18, o ile się nie mylę, listopada. Październik, listopad, tak. Dlatego, że ta akurat przesyłka dotyczyć będzie Black Friday. Będzie też dotyczyć właśnie tej promocji Black Friday, tylko ja muszę się dokopać tutaj gdzieś tak, opublikować muszę te wideo 18 november. Tak, i dopiero później dostanę więcej szczegółów, także to będzie dotyczyć tylko i wyłącznie Black Friday. Szkoda, bo fajne rzeczy i z chęcią bym pokazała Wam je szybciej. Przypomniałam sobie je właśnie w linkach, jakie to były, no ale i tak wideo już sobie nagram, już sobie przygotuję, natomiast te wszystkie szczegóły sobie poczekam, wyczekam i dodam tak, jak proszą. No i co? I co jeszcze? Dodałam Wam filmik. Dzisiaj porozmawiamy sobie, uchwycimy sobie któryś dalej z tematów. Ja bym jeszcze z chęcią nie zakończała tematu emigracji, dlatego że pociągnąć mogłabym, słuchajcie, temat emigracji i samotnego rodzica, na przykład właśnie na emigracji. Jak to wygląda? Będzie mi na pewno ciężko się ustosunkować do bycia samotnym rodzicem w Polsce, dlatego że byłam naprawdę niezbyt długo tym polskim rodzicem w Polsce, dlatego ciężko będzie mi się tutaj porównać jakoś, wiecie, jak to jest tu, a jak to jest w Polsce, ale na pewno będę mogła Wam coś poopowiadać, jak to wyglądało tu, jak to wygląda tu i tak dalej. Czy znam jakiegoś... nie znam tak naprawdę samotnego chyba rodzica będącego w Polsce, bardzo osób dużo jest niestety właśnie na emigracji, ale za to Wy w komentarzach będziecie mogły mi opisać, jak to wygląda w Polsce w porównaniu z tym, co usłyszycie jakby z mojej strony. Więc to byłoby naprawdę super ekstra, gdybyście się otworzyły i opowiedziały, opisały mi pokrótce, albo nawet rozpisując się, będzie mi naprawdę przemiło, jeżeli sobie właśnie poprzez komentarze powymieniamy doświadczeniami. Ja Wam powiem, jak to wygląda tutaj, a Wy będziecie mogły mi napisać o swoich doświadczeniach, czy to będąc w Polsce, czy to będąc nawet i na emigracji, być może w innym w ogóle państwie. No, także to. Więc ten temat sobie poruszymy później, jak się wyszykuję. Teraz jeszcze poodbieram wszystkie maile, dopiję moją kawcie, sprawdzę, czy są już jakieś komentarze, jeżeli tak, to być może od razu odpowiem, a jak nie, to przejdziemy do sypialni i tam już zacznę Wam nagrywać, właśnie te dwa hole plus try-on hole. Jeżeli by mi się udało, to nagrałabym to już dzisiaj, miałabym po prostu z głowy. Jeżeli chodzi o Capri, to już mogę Wam go po prostu nagrać teraz i pokazać. To jest też, będzie, myślę, fajna opcja, jeżeli by się fajny jakiś z tych strojów spisał któryś, bo już nawet nie pamiętam, jakie wybrałam, bo z Capri to wiadomo, że stroje kąpielowe, to Wam się popokazuje i to by było i poszło w tym właśnie vlogu. Natomiast ten drugi z Shein muszę nagrać oddzielnie jako
jako oddzielny filmik, w ogóle nie połączony z tym, że dzisiejszym vlogiem, żeby jednak daty były zachowane, więc on będzie bezdatowo, po prostu będzie oddzielny taki stacjonarny filmik a propos Black Friday. No i tam pokażę Wam właśnie, co dostałam w tej przesyłce, bo chciałabym już nosić te rzeczy, szczerze Wam powiem, kichnę. Na zdrowie, dziękuję, prawda? No, także dopijam kawę. Wam życzę przemiłego dzionka. Dzisiaj mamy dzień tygodnia, środę, jest to mój dzień ostatni. No, jutro już do pracy, ale pracuję tylko czwartek, piątek, sobotę mam wolną i pracuję niedzielę. Także pracuję tylko 3 dni w tygodniu tym razem, więc mało. Ale będę miała czas właśnie, żeby dla Was coś ponagrywać, a w sobotę z chęcią bym może właśnie wzięła gdzieś dzieciaczki. Zobaczymy jeszcze, może gdzieś pojedziemy sobie coś fajnie zjeść. Pomyślimy, zobaczymy, coś wymyślimy. Także do usłyszonka, odzywam się do Was niebawem. No i okidoki, odzywam się już do Was ponownie. Zrobimy sobie jakiś mini makijaż. Czekajcie, zepnę sobie włosy. Ubrałam się specjalnie dla Was ładnie, oczywiście tylko od pasa w górę. Tylko od pasa w górę jest ładnie. Czekajcie, zepniemy sobie włosy. Chcę Wam też powiedzieć, że użyłam sobie, słuchajcie, tego olejku i widzę, słuchajcie, zmianę koloru mojej skóry na taką, ja nie wiem, czy to widać przy tym świetle, ale mam takie jakieś brązowo-pomarańczowy odcień. Zmieszałam go sobie wczoraj z tym kokodejem. To są te kropelki Clarins, które mają Wam jakby poprawić kolory skóry na taki lekko opalony. Pamiętajcie, by z tym nie przesadzić, ja dałam wczoraj chyba z 4 kropelki i chyba trochę mnie poniosło. Zrobimy sobie właśnie pielęgnację, dlatego że mam umytą twarz i nie mam jeszcze nic na niej. Oczywiście wykończymy sobie, zobaczcie ile mi zostało, dosłownie tyle, więc wykończymy sobie, słuchajcie, ten produkt pod oczy. Dzisiaj sobie troszeczkę pogadowujemy, dlatego że mam akurat właśnie wolny dzionek i chcę bardzo, bardzo ten dzień, słuchajcie, poświęcić właśnie na nagrywanie, dlatego że jutro już idę do pracy i przed pracą mogę mieć taki, wiecie, kociołek tak zwany. Też już muszę Wam powiedzieć, że nie wiem kiedy byłam ostatnio, na pewno tam gdzieś zakodowane macie poprzez filmy, ale już muszę się zebrać w sobie i uderzyć, słuchajcie, na poprawę kurzych łapek. Myślę, że powinnam to zrobić jakoś już w przyszłym miesiącu, przynajmniej do połowy. Przynajmniej do połowy przyszłego miesiąca już powinnam, bo już widzę prześwity. I możecie mi powiedzieć, że Aga, ale to dopiero 2 chyba miesiące minęły, czy jakoś tak, ale słuchajcie, no ja już widzę powolutku prześwity, natomiast mi one po prostu przeszkadzają, no ja już się przyzwyczaiłam do tego, że tutaj jakby nic nie było, było ładnie, gładko, o w ten sposób, no a teraz już się coś tam pojawia i jak widzicie, nie chodzę na solarium, nie palę tej skóry i tak dalej. Dopiłam kawcie, więc zostawię sobie ten kubeczek, testowałam tą gąbkę, muszę Wam powiedzieć, że nie jest to złe, no ale ja się cieszę, że nie kupiłam, słuchajcie, białej, ja już ją wyprałam. Ona jest wyprana, ona jest czysta. Tak wygląda czysta gąbka, słuchajcie, no nie jest czysta, no nie jest czysta. Zmywałam cały makijaż, nic nie przemywałam, po prostu cały makijaż zmywałam tylko ciepłą wodą. Jest to spoko rozwiązanie, natomiast zdecydowanie z dwojga złego wolę nasze waciki i nasz płyn do zmywania do makijażu. Co? Zrobimy sobie pielęgnację, czyli standardowo Coco Day. Ja chcę bardzo wykończyć ten produkt, bardzo, bardzo. Dlatego, że tak jak Wam powiedziałam, mi się strasznie przyjemnie tego produktu używa. I jeżeli bym miała gdzieś tam szansę znalezienia go, oczywiście stacjonarnie czy online, obojętnie, ale za pół ceny, to bym go zakupiła ponownie, dlatego że przyjemność używania tego produktu jest ogromna, po prostu ogromna. I muszę Wam powiedzieć, że z chęcią bym przetestowała piankę do mycia twarzy, bo też właśnie słyszałam od innych dziewczyn i w ogóle, że to tak samo pachnie, że bardzo ładnie pachnie kokosem, więc aż sobie to próbuję wyobrazić i tak myjąc, słuchajcie, buzię, to myślę, że dłużej by mi to zajmowało niż zwykle. Z chęcią bym przetestowała piankę jeszcze do mycia twarzy, właśnie tą kokosową, więc zobaczymy, wszystko przede mną. Więc zastosowałam olejek z Clarins i też Wam chcę powiedzieć, że z L'Oreala to było chyba? Pokażę Wam później, ale właśnie użyłam szamponu tego,
Jak wiecie, ja mam straszny odrost już i klasyfikuję się już do fryzjera, słuchajcie, i się wybrać nie mogę, ale muszę Wam przyznać, że już ostatnio napisałam właśnie do fryzjerki, no ale 65 funtów, dziewczyny, to jest bardzo dużo pieniędzy, ja wiem, 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 możecie mi napisać, że Aga, to normalne, bla, bla. No ja wymagam tu rozjaśnienia, dotąd. Tych całych tutaj, tych wszystkich moich paskudnych odrostów wymaga to właśnie pociągnięcia, słuchajcie, rozjaśniaczem. No i dopiero później właśnie tutaj jakiś tam toner jeszcze i odświeżenie tego koloru, zrobienie z niego jakiegoś fajnego, chłodnego koloru. No więc, kurde, 65 staram się znaleźć troszeczkę taniej. Nie jest źle z tym kolorem, ale chciałabym go tak, wiecie, rozjaśnić. No i właśnie użyłam ten szampon. I widzę po takich pasmach, po takich tutaj po światach właśnie, że fajnie zadziałał. Możecie tego nie dostrzec. O, tu jest troszeczkę więcej światła, widzicie? Takie fajne pasemka. Widać to tak przy świetle. Więc bardzo, bardzo fajny szampon. Zobaczymy, jak będzie przy używaniu go dzień w dzień, że tak powiem. W sensie, że od mycia do mycia. Także powiem Wam, czy jest godny uwagi, czy też nie. Wszystkie te szampony, takie te fioletowe, mają to do siebie, że wysuszają włosy, więc ja przy użyciu takiego szamponu zawsze myję podwójnie głowę, czyli po dwa razy używam szampon pod rząd oraz używam sporą ilość odżywki. I wtedy dopiero włosy naprawdę są bardzo, bardzo fajne. Więc to i to był ten Elvive chyba i taki fioletowy. Ta nowa, taka fioletowa wersja. Kiedyś Wam go pokazywałam na pewno na jakimś vlogu. Słuchajcie, jak chodziłam po sklepie. Dobra, mamy krem. Co my sobie zastosujemy? Jaki podkład dzisiaj? Może ten nawilżający? Mam też nową bazę, o której Wam też szczerze mówiąc nie powiedziałam. I mam jeszcze ten produkt. Może sobie coś po prostu zastosujmy z tych nowości. Heptapeptide. The Inkey List. To, może sobie to zastosujmy. To się używa, słuchajcie, rano lub wieczorem jest napisane. Niedużą ilość na twarz i szyję. Ominąć oczywiście areę oczną. Też do dekoltu i rąk. Serio? No ale patrzcie, nie jest napisane, kurczę, że na przykład przed makijaż czy coś. Dobra, no to sobie po prostu użyjemy. My użyjemy sobie tego jako bazy, a ja użyję to sobie tutaj, w te miejsca takie bardziej narażone na moje zmarszczki, żeby właśnie mi to tutaj wygładziło, słuchajcie, tą skórę w tej właśnie, a nie innej okolicy. Bardzo szybko zasycha ten produkt, to już od razu mówię. Bardzo, bardzo szybko zasycha, także nie wiem, czy to plus, czy minus. Szybciutko zasycha i trzeba go bardzo szybciutko zaaplikować. Nie wiem, czy ja mam to używać na całą twarz, czy tylko właśnie w wybrane miejsca. No zobaczymy. Ale ja chcę właśnie wygładzić sobie te miejsca, gdzie są takie, wiecie, no takie mature, takie dojrzałe. I ta dojrzałość jest na tej skórze widoczna. Także wklepię sobie tu w okolicę oczną. No i damy sobie też na pewno na czoło. Rozprowadzę też na czoło, to był zapach, psiknął zapach. No dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o macierzyństwie za granicą, dlatego że to jest taki o bycie samotną mamą za granicą. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy temat i wydaje mi się, że dotyczy ono sporej liczby osób. Tak, sporej liczby osób. Ja Wam powiem, mogę Wam tylko zacząć. Użyjemy sobie ten podkład. Mam jeszcze tą bazę, ale ją sobie zostawimy na inny raz. To jest, myślę, że to będzie mniej więcej kontynuacja tej mojej. I tą też zakupiłam, słuchajcie, i zdękowałam. O dziwo, całą zdękowałam. I też ją kupiłam w TK Maxie. Dałam wtedy 7,99, czyli ta sama cena. 26,26, 7,99. Także Ingrid, ta była korekt... Lala! Kota słyszałam. Ta była korektująca zmarszczki, a ta jest co? Co tutaj ma? Jakąś nagrodę. Cosmetic Market 2018. Srebrna jakaś nagroda, bla, 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 bla. Srebrny medal. No, także jakieś nagrody. Cieszą się nagrodami te maski. I maski, Boże, te bazy. To jest właśnie Make Up Base i to jest nawilżająco regenerująca taka. A ta tutaj, no i na niej nie ma nic chyba po polsku, o dziwo. Jest! Baza pod makijaż nawilżająca.
Zaawansowana receptura zapewnia optymalny poziom nawilżenia, poprawia kondycję skóry, lekka, nowoczesna formuła oparta na naturalnym czynniku nawilżającym. Tworzy film ochronny skóry, skutecznie zapobiega utracie wody i chroni przed wysuszeniem. Skóra staje się doskonale nawodniona i elastyczna. Baza ta niweluje żółty odcień cery, no to przez to, że zachowała się taka niebieskawa, i wyrównuje jej koloryt, nadając twarzy promienny, zdrowy wygląd. No tutaj też bym tak daleko nie leciała. Polecana do każdego typu cery, szczególnie suchej i odwodnionej. Niewielką ilość produktu rozprowadzić na twarzy, używać samodzielnie w celu nawilżenia lub pod podkład. Także taka baza, no tą zużyłam, jeszcze tu reszteczkę taką wygrzebię, ale wydaje mi się, że one są bardzo do siebie właśnie podobne i podobnie powinny działać. Ja mam teraz bardzo mocno skórę wygładzoną, bardzo mocno wygładza ten produkt. Nie wiem, muszę poczytać więcej sobie o nim, czy jego można stosować po prostu ogólnie, po prostu na serum jakiś, jako krem. Muszę to poczytać, bo jestem bardzo tego ciekawa, dlatego że bardzo ładnie naprawdę wygładza skórę. No na pewno zdecydowanie lepiej wygładza niż kurczę Kokodej. Ten Kokodej nie wygładza aż tak. Tu mam takie do czynienia jakby z taką silikonową bazą, tak bym to porównała. Użyjemy sobie podkład, użyjemy sobie L'Essentiel, dlatego że on jest taki fajny, nawilżający. Damy sobie go, ja tutaj patrzę się, posługuję się lusterkiem, więc mi to wybaczcie, ale mam nadzieję, że Wy też to wszystko będziecie widzieć. No, że nie zasłonię obrazu. I co ja Wam chciałam powiedzieć? Porozmawiamy sobie o tym, jak to jest być samotnym rodzicem, jak wiele z Was w ogóle boryka się z tym problemem i jak wiele z Was boi się zostać samotnym rodzicem na emigracji. Boicie się tych wszystkich jakichś, kurczę, konsekwencji, tego, że sobie nie dacie rady, więc na pewno ja jestem żywym przykładem, że można sobie świetnie poradzić, słuchajcie, będąc samej, jako samotnym rodzicem za granicą, nie mając tak naprawdę nikogo, mam na myśli tu oczywiście ciocię, babcię, dziadka, wujka, mamę, tatę, siostrę, brata. Także ja akurat jestem z tych, którzy nie mają tutaj wsparcia rodzinnego, słuchajcie, za granicą, a jestem samotną mamą dość długo, bo nawet jeżeli się rozchodziliśmy, to ja Wam powiem, że od momentu złożenia papierów moich rozwodowych to ja już absolutnie, nawet jeżeli się zeszliśmy gdzieś kiedyś na chwilę, to ja nie chciałam wpisywać go z powrotem w żadne papiery. Ja nie chciałam w ogóle już i Wam polecam to bardzo, bardzo mocno, jakby nie sprowadzać, nawet jeżeli się zejdziecie, jeżeli byście mieli coś naprawiać, chcielibyście oczywiście, bo ja już bym drugi raz tego w ogóle nie zrobiła i nie to, że żałuję, tylko że no szkoda, że akurat nie miałam rozumu dzisiejszego. Nie weszłabym drugi raz do tej samej rzeki. No a druga sprawa, że właśnie nie próbujcie z powrotem, jakby wiecie, wprowadzić go w te wszystkie formalności. Ja na szczęście już zmądrzałam i ja go nigdzie nie uiszczałam w żadne formy, w żadne papiery, więc to był ogromny plus. Czekajcie, pozwólcie, że ci na chusteczkach jedną sobie od Was wezmę, dobra? Dzięki. No, ja już go właśnie nie wpisywałam. No i co? No i czy jest ciężko? Oczywiście, że jest ciężko. Jest ciężko, bo spoczywa na Was, słuchajcie, utrzymanie całego domu. Niejednokrotnie jest tak, że problem jest płacenia na dzieci, ponieważ mężczyźni mają to do siebie w dużej mierze. Więcej znam tych, którzy właśnie mają z tym problem, niż tych, którego tego problemu nie mają. Że robią sobie po złości. Musi minąć jakiś taki czas, ja to mówię, że musi minąć, słuchajcie, jakaś taka żałoba chyba dla faceta po rozstaniu, żeby on zaczął racjonalnie myśleć głową, a nie główką. Chociaż ja nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe. Jeżeli tak, to są tylko chyba wyjątki, słuchajcie. Ja wierzę w te wyjątki. No i co? No i problem jest tego typu, że robienie na złość, że Wam nie będzie płacił, że Wam będzie robił schody, że będzie Wam coś utrudniał, ale dziewczyny, naprawdę, czy to jest taki problem? Kiedyś ja się bardzo tego bałam. Byłam bardzo, bardzo wystraszoną osobą, byłam taka środka Marysia, Wam powiem. Naprawdę, czułam się jak środka Marysia, dlatego że mnie to wszystko przerażało. Przerażało mnie to, że mój język jest taki, jaki jest, że sobie nie dam rady, że sobie nie poradzę, jak ja to utrzymam, jak ja za to zapłacę, jak ja pójdę w ogóle do pracy. Ja robiłam, słuchajcie, tutaj przez 3 lata paznokcie.
Zajmowałam się robieniem paznokci żelowych, więc w ten sposób zarabiałam. Robiłam to w domu, gdzie tak naprawdę nie do końca też można, bo trzeba zgłaszać wszystko do kansilu. Z kansilu dostajecie oczywiście podwyżkę tego kansilu, więc wyższa opłata. Nie każdy, teraz już oczywiście wiadomo, że teraz każdy się jakoś gdzieś tam zabezpiecza, ale też są dziewczyny, które robią coś w domu, po domach, nie wiem, włosy, nie włosy, paznokcie, nie paznokcie. I nie zawsze to zgłaszają, nie jest to fair, ale tak jest. Paznokcie i czy ja się z tego bym utrzymała? Powiem Wam tak, moja historia była o tyle jeszcze trudniejsza i zagmatwana, że on, będąc właśnie wnioskodawcą, on wtedy wstrzymał mi wszystkie pieniądze. W sensie on poszedł do banku i zatrzymał cały zasiłek, który przychodził na moje dzieci, na nasze dziecko, a moje dzieci, dlatego że przychodził na Oliwię i na Gracjana, no śmiejąc mi się w twarz. Minęło 6 miesięcy. Słuchajcie, ja 6 miesięcy byłam tak naprawdę bez pieniędzy, ja już Wam to kiedyś opowiadałam, pokrótce oczywiście. Ja byłam bez grosza przy tyłku przez 6 miesięcy. Możecie sobie to wyobrazić. To jest tak, jakbyście teraz miały zamknąć portfele na wszelaki sposób, nie macie żadnego dochodu, wyobraźcie sobie, że nie macie żadnego dochodu, no i tak sobie musicie przepykać niewiadomą ilość czasu, niewiadomą dlatego, że ja nie wiedziałam, ile czasu zajmie. Prawda jest taka, że na każdej tej formie było napisane, że do 6 miesięcy oni mają czas, żeby po prostu zareagować, odpowiedzieć mi i podjąć decyzję. I tak też było, ja chyba się posłużę jakimś malutkim lusterkiem, bo widzę, że ja sobie tak nie dam rady. Małe lustereczko. W czym ty tu jesteś, małe lustereczko? Czekajcie, czy w tej palecie jest lusterko? Nie używam, więc nie pamiętam. Dobrze jakby było. Gdzie ty się otwierasz? Jeee! Mamy lusterko, czekajcie. Wytrę sobie tylko tą paletkę. O, jeszcze folia była. Wow! Nie dziwię się, bo ja tak rzadko kiedy używam takich lusterek ze sprzętów. O, bardzo proszę, Sinskin. Także pozwólcie, że będę sobie tutaj działać. Ale tak, żeby sobie tutaj krzywdy też nie zrobić. Mam nadzieję, że nie jest za ciemny ten podkład teraz, no mam nadzieję, że nie, ale wiecie co, ta pomarańczowość to jest przez ten olejek, to już od razu Wam mówię, jeżeli widać, że jestem trochę gdzieś zabrązowa czy zapomarańczowa, to to jest właśnie kwestia tego olejku, a nie podkładu, bo podkład jest jasny. Także tak to wyglądało i ja 6 miesięcy dokładnie byłam bez pieniędzy. I gdyby nie pomoc, słuchajcie, z różnych stron, to ja nie wiem, jak bym sobie poradziła. Muszę Wam powiedzieć, że było bardzo ciężko, było tysiące nocy nieprzespanych, ale to było tak, że gdyby nie przyjaciele, ci, którzy właśnie tutaj są, czekajcie, bo mi właśnie też tak macie, że w zalotki Wam tu wchodzą takie włoski właśnie, gdzieś tam Wasze i później właśnie te włosy mnie tak drażnią. No i gdyby nie przyjaciele, tak naprawdę to byłoby bardzo, bardzo kiepsko. Muszę Wam powiedzieć, że byłoby bardzo kiepsko. No, ale na szczęście dobro wraca. Czekajcie, prywatna wiadomość, ważna, muszę odpowiedzieć.